Rozdział ósmy. Śniło mi się, że byłem z Adamem na wycieczce. Szliśmy długą, parkową aleją. W pewnym momencie zapadła ciemność i nagle przed nami pojawił się olbrzymi koń. Galopował wprost na nas i rzuciłem się w kierunku Adama, żeby usunąć go z drogi rozszalałego zwierzęcia. Ale Adam nagle wskoczył na tego konia i zmienił się w smita. Ojciec Joan spinał do skoku konia i raz po raz koń lądował czterema kopytami na moim ciele. Usiłowałem uciec, ale Smith wciąż mnie doganiał i tratując wykrzykiwał. Wstawaj do cholery, wstawaj. Nie myśl, że to pensjonat. Otworzyłem szeroko oczy. Nade mną zamiast Smitha na koniu stał Mikę, ale słowa, które wykrzykiwał, były te same. Leżałem na mokrej podłodze w kotłowni, a obok mnie leżały przecięte więzy, które z pomocą Joan zamotałem tak skwapliwie kilka godzin temu. Mike stał nade mną trzymając pistolet i kopał mnie raz po raz. Jeżeli chodziło mu o sprawienie mi bólu, to mógł oszczędzić sobie wysiłku. Przed ponownym związaniem w kotłowni zerwałem z nogi bandaże, które założyła mi Joan. Rana oczywiście zaczęła na nowo krwawić. Ale zdaje się, że to, czy były na niej jakieś bandaże, czy nie, nie miało większego znaczenia. I tak całą nogę miałem spuchniętą, rozognioną i przeszywał ją rwący ból przy każdym poruszeniu. Poza tym wszystkie pobite wczoraj miejsca, a zwłaszcza tył mojej czaszki, natychmiast po moim ocknięciu zaczęły dobitnie a dotkliwie przypominać o swoim istnieniu. W tej sytuacji nie sprawiało mi już większej różnicy. Czy mikę wyżywa się na moich bokach, czy nie? Jednak po którymś szczególnie dotkliwym ciosie podkutych butów podniosłem niechętnie głowę i burknąłem nieprzyjaźnie. Czego chcesz? Smith ci płaci od każdego kopniaka? O, ścierwo jeszcze mówi, ucieszył się rozkosznie mikę. Za mało dostałeś, co? Znów poczułem kopnięcie. Które odrzuciło mnie aż na ścianę. Zapisałeś się do klubu piłkarskiego? Stęknąłem. Trenujesz na mnie, bo na piłkę mama nie dała pieniążków? Zamknij się. Warknął Mikę i przysunął się znów do mnie. Zostaw go. Padł od drzwi ostry rozkaz. Dlaczego? Mikę obrócił się do stojącego w progu smita. Takiemu S. Który pchanos nie w swoje sprawy, warto czasem kości porachować. Powiedziałem, zostaw go głos Smitha był zimny. Jest nam potrzebny. Potrzebny? Zdziwił się niepomiernie Mike. Do czego takie coś tu trącił mnie pogardliwie, butem może być potrzebne? To przekracza twoją kurzą inteligencję, ale być może w przyszłym życiu. Jeżeli takie pokraki jak ty w ogóle mają jakieś przyszłe życie, dostaniesz większe mózg i wtedy zrozumiesz zabrałem głos w dyskusji. Skutek był natychmiastowy. Mike, nie zważając na nic, rzucił się ku mnie z nienawiścią w oczach, ale ja byłem przygotowany na jego atak, który sam celowo sprowokowałem. Kiedy się zamachnął. Żeby mi wymierzyć potężnego kopniaka, sprężyłem się w sobie i poderwałem nagle z ziemi. Zwaliłem go silnym pchnięciem biodra na podłogę, po czym wymierzyłem mu kilka tylko ciosów. Za to włożyłem w nie wszystkie umiejętności plus uczucia, jakie do niego żywiłem. Mike znał judo i karaty w stopniu elementarnym. Do bicia kogoś skutecznie potrzebował zawsze jeszcze dwóch trzymających ofiarę kompanów. Walka przy równych szansach nie była jego najmocniejszą stroną. Jednakże jego wyłącznym zadaniem było spełnianie funkcji goryla i w tym celu ćwiczył swoją kondycję. Natomiast ja wciąż jeszcze doznawałem przy każdym gwałtowniejszym ruchu zawrotów głowy, nie mówiąc o tym, że lewą nogę musiałem wyłączyć z akcji. To też po kilku moich ciosach Przyjmowanych przez Mika zupełnie biernie, z powodu zaskoczenia, mój przeciwnik zebrał się w sobie i ruszył do ataku. Efekt jego ciosów, spotęgowany był jeszcze przez moje poprzednie obrażenia i każde brutalne, dobrze wymierzone uderzenie odczuwałem w sposób zwielokrotniony. Ale nie miałem już ochoty ani powodu do bierności. Zacząłem stosować ciosy. Które na treningu karate są tylko markowane i byłem na najlepszej drodze do zatłuczenia Mike'a dosłownie na śmierć, gdyby nie interwencja Smitha. Dosyć tego. Rozdzielcie ich. Na ten rozkaz rzuciło się ku nam dwóch ludzi i chwyciło mnie mocno od tyłu, wykręcając mi ręce. Niechętnie, ale dałem się odciągnąć. Tymczasem Mike pozbierał się już z ziemi. Zrobił kilka chwiejnych kroków, stanął obok mnie i zamachnął się, mieląc w zębach słabo artykułowane, ze względu na jego rozbite wargi, ale za to dosadne przekleństwa. Sądząc po dzikiej nienawiści, jaką miał w oczach, mogłem oczekiwać ciosu, który znowu pozbawi mnie przytomności. To, czego oczekiwałem, nie nastąpiło jednak. Powiedziałem dosyć tego. Padł od drzwi twardy rozkaz Smitha. Mikel, jak odpędzony pies, odsunął się ode mnie, ale jego mina wyraźnie świadczyła, że nasze rachunki nie są jeszcze zakończone. Ja zresztą też miałem nadzieję, że nie. A ty nie bądź taki bojowy, bo oberwiesz jeszcze więcej. Smith teraz mnie z kolei wpajał dobre maniery. To już nie jesteśmy na pan. Zdziwiłem się niewinnie. Nie przypominam sobie, żebyśmy w tej piwnicy pili brudzia. Szefie i jemu trzeba założyć obrączki, to się uspokoi, wtrącił jeden z trzymających mnie gorygi. Dobrze, rzucił Smith, odwracając się do wyjścia i na górę z nim. Na górę zostałem poprowadzony z liczną eskortą. Na początku szedłem ja, z rękami skutymi, z tyłu solidnymi, stalowymi kajdankami, ze mną umikę, mrucząc przy tym szczegółową, Choć niecenzuralną charakterystykę moich przodków i trzymając pistolet wbity cały czas moje żebra. Pochód zamykało dwóch pozostałych ludzi Smita. W salonie oczekiwał mnie komitet powitalny, złożony ze Smita i jakichś dwóch ludzi, których nie znałem. Smith nakazał gestem ręki pozostać Mikeowi, a resztę eskorty odprawił. Rozejrzałem się wokół. Gęby Mika i Smitha były mi znane aż za dobrze, poświęciłem więc uwagę pozostałej dwójce. Jeden stał pod oknem, wsparty o futrynę. Nosił okulary w grubej, ciemnej oprawie. Twarz miał wąską, o szarej, niezdrowej cerze. Jego krótko przystrzyżone włosy i luźne, nienajlepiej skrojone ubranie miały ten sam szarawy odcień. Szczupłe, drobne ręce machinalnie bawiły się ołówkiem. Ten człowiek w niczym nie przypominał uśmiechniętych i brutalnych ludzi z przybocznej gwardii Smita. Tuż obok niego stał pochylony do przodu niski człowiek w ciemnym garniturze. Jego okrągła twarz świeciła się od potu, wąskie oczy świdrowały mnie niespokojnie. Na nerwowo bębniących oklapy marynarki palcach połyskiwały złote sygnety. Ponieważ wygląd tych dwóch wykluczał pełnienie przez nich funkcji smitowych Goryni to musiałem widocznie stać przed tutejszym trustem mózgów. Jeszcze raz demonstracyjnie rozejrzałem się wokół. No proszę, aż tyle osób zebrało się, żeby mi powiedzieć dzień dobry. A co z moją uroczą znajomą, panną Sotwell? Nie będzie jej? Miss Sotwell? Uniósł brwi Smith. Znasz ją, Skolimowski? Nie udawaj, Smith przecież wiesz że tak to dziewczyna z twojej bandy skrzywiłem się byliście cały czas z nią w kontakcie a mówiłem że to on włamał się do galerii kiedy Lorraine rozmawiała wykrzyknął triumfalnie niski człowiek pod oknem zamknij się przerwał ostro smith jasne że on Gdybyś tego nie zrobił, zwrócił się do mnie pogardliwie, to Lorraine wodziłaby cię za nos do tej pory. A więc moje kunsztowne telefoniczne alibi nie przekonało ich, ale postanowiłem choć teraz nie dać im ani cienia satysfakcji. Nie tego, że piękna Lorraine ma coś na sumieniu, domyśliłem się dużo wcześniej i zaprzeczyłem. Od momentu, kiedy u Martys napadł na mnie Mike, bo to był on, prawda? ze swoimi kompanami. Jedyną osobą, oprócz kierownika naszej wycieczki, która wiedziała, że wybieram się właśnie tam, była panna Sotwell. Ten napad nastąpił natychmiast potem, kiedy zdradziłem swoje zainteresowanie obrazem. To jest pierwsza sprawa, ale nie ostatnia. Oto punkt drugi, podczas naszego spotkania dużo rozmawialiśmy. Być może nawet zbyt dużo, bo Lorraine stała się niekonsekwentna. Najpierw stwierdziła, że nie zna się na sztuce i zajmuje wyłącznie sportem, a zaraz potem zaczęła szczegółowo wypytywać mnie o sztukę cerkiewną, zadając przy tym dość szczegółowe pytania. Wszystko to było zapewne z góry przygotowane i miało na celu zorientowanie się, czy rzeczywiście jestem tym, za kogo się podaje, czyli historykiem sztuki. W pewnym momencie panna Sotwell posunęła się nawet do tego. Że zaproponowała mi spotkanie z profesorem Dickinsonem wyłącznie dlatego, żeby sprawdzić, czy znane mi są nazwiska i osoby fachowców z tej dziedziny. Kiedy już ustaliła, że naprawdę jestem historykiem sztuki, wyszła z pokoju pod pretekstem przygotowania herbaty i zadzwoniła do szefa po instrukcję przerwałem na chwilę i rozejrzałem się po pokoju. Smith i pozostali słuchali mnie bardzo uważnie. Jedynie mężczyzna w okularach stał cały czas ze wzrokiem wbitym w ziemię, jakby nie zwracając w ogóle uwagi na otoczenie. Ciekaw byłem jego funkcji w bandzie, ale przypuszczalnie i tak nie zmieniało to w niczym mojego położenia. Nie zaprzątałem więc sobie tym na próżno głowy. Na razie znacznie bardziej absorbował mnie stan mojej nogi. Pokuśtykałem wolno w kierunku stojących wrogów foteli i bezceremonialnie wyciągnąłem się w jednym z nich. Smith powiódł za mną wzrokiem, po czym podszedł i zdjął mi z rąk kajdanki. Usiadł naprzeciw i zapytał z ironią w głosie. No i jak wygląda dalsza część dedukcji, Sherlocku Holmesie? Tak samo nieskomplikowanie, jak część poprzednia. Wzruszyłem ramionami i zacząłem rozcierać przeguby rąk. W czasie, kiedy Lorraine dzwoniła po instrukcję, generał, jeśli w ogóle jest generałem i jej ojcem na dobitkę, podjął się zabawiania mnie opowiastkami o nocnym życiu Londynu. Potem panna Sotwell wróciła z odpowiednimi poleceniami co do mojej osoby i Sotwellowie pożegnali mnie z promiennymi uśmiechami. Tu się mylisz, Skolimowski przerwał mi z satysfakcją smit. Generał Sotwell jest autentycznym generałem i ojcem Lorraine. Tylko że nie ma pojęcia o tym, czym naprawdę zajmuje się jego córka. Poza tym Lorein wyszła wtedy, żeby polecić Mikeowi ostrzeżenie ciebie u Martys, a nie po instrukcje do mnie. Lorein wydała to polecenie bez mojej wiedzy i zgody. Ja bym takiego głupiego kroku nie zrobił oświadczył z wyższością. Możliwe odparłem obojętnie. Te drobiazgi i tak niczego nie zmieniają. W każdym razie u Martys czekało na mnie to, jak wy to nazywacie, ostrzeżenie. Pech chciał, że ja lubię nocne spacery, a nie lubię ostrzeżeń. Tu przechodzimy do punktu trzeciego, żeby utrzymać tę systematykę. Poszedłem więc do galerii i usłyszałem fragment rozmowy na mój temat. To wystarczyło, żebym nie miał złudzeń co do jej osoby. Punkt numer cztery ciągnąłem pedantycznym tonem. Tutaj przyznaję, że dałem sobie zamydlić oczy. Usłyszałem, że panna Sotwell ma za zadanie zwabić mnie na spotkanie z szefem, ale myślałem, że będzie to robić w sposób oczywisty. Tymczasem ona rozegrała to bardzo sprytnie, udając, że nie chce, żebym jechał do Hampthorpe Court. Oczywiście pojechałem i w ten sposób zrobiłem dokładnie to, czego ode mnie oczekiwaliście. I wreszcie piąty ślad. Jaki mnie naprowadził na to, że Lorraine Sotwell prowadzi ze mną jakąś grę. Został dostarczony przez ciebie. Smith zwróciłem się do niego. W naszej rozmowie o obrazie ani razu nie zapytałeś mnie, w jaki sposób tu trafiłem, choć sam podkreślałeś, że twoje nazwisko było zastrzeżone przy transakcjach związanych z ikoną. Ani razu też nie zapytałeś mnie, u kogo jest obecnie obraz i w ogóle nie było w rozmowie żadnej naturalnie przecież się nasuwającej wzmianki o Sotwelach. Nawet gdybym nigdy przedtem nie podejrzewał, że panna Sotwell jest tutaj dobrze znana, to i tak nienaturalne milczenie w tym punkcie zwróciłoby moją uwagę. Popełniłeś błąd, Smith. Notabene dodałem po chwili co za tragiczna pomyłka, że trefna ikona znalazła się nagle w publicznej sprzedaży. Na szczęście kupiła ją matka Lorraine, ale mimo to mieliście trochę kłopotów, prawda? Dosyć przerwał ostro Smith. Bezczelny jesteś, Skolimowski. Widać, Mikę powinien ci więcej dołożyć. On rzeczywiście dużo wie, odezwał się nagle stojący pod oknem nieznanym mi mężczyzna. Ciekawe, skąd się w nim wzięła ta detektywistyczna żyłka, co? Mogę ci to powiedzieć, Bill chrapliwie roześmiał się stojący obok niego mężczyzna. Moja prawa ręka masująca zdrętwiały przegub lewej ręki znieruchomiała nagle i tylko wysiłkiem woli zdołałem wprawić ją w dalszy, miarowy ruch. Nonszalancko prowokowałem przeciwników do reakcji na moje słowa, ale ani przez chwilę nie przyszło mi na myśl, że podcinam gałąź, na której siedzę. Jeśli Joan powtórzyła ojcu wszystko o moich nocnych wyprawach, albo jeśli zdołali jakimś niepojętym sposobem sprawdzić, dokąd dzwoniłem i teraz bawią się tylko ze mną w kotka i myszkę. Czy wiesz, Andy, kim jest Mister Skolimowski? Zwrócił się ze swobodnym uśmiechem krępy mężczyzna do Smitha. Moja prawa ręka zaczęła niepostrzeżenie wędrować w kierunku buta z wysoką cholewką, w którym miałem ukryty pistolet Joanne. Facetem, który miesza się w nie swoje sprawy, i im odburknął zagadnięty ponuro. O, nie masz racji zaprotestował łagodnie tamten. Mister Skolimowski jest jak najbardziej zainteresowany historią obrazu. Dowiedziałem się... Że nazwisko człowieka, który odkrył zabytkową ikonę w Polsce i został potem zabity przez nieznanego sprawcę, brzmiało Skolimowski. Sądząc po wieku, to pański brat, prawda? stwierdził bardziej, niż zapytał i im. Nie odpowiedziałem, patrząc uważnie na Smitha. Ten z kolei spoglądał zaskoczony i wściekły na swojego kompana. Prowadzisz podwójną grę, i im. Zapytał cicho. Nic mi o tym nie mówiłeś, chociaż wczoraj jeszcze pytałem Cię, dlaczego ten człowiek może się tak interesować historią ikony. Właśnie historią, a nie samą ikoną. Spokojnie, Andy odparł i im. Jeszcze wczoraj nie miałem tych danych. Dopiero dzisiaj. I im przerwał nagle, rzucając Smithowi niewiadomo dlaczego spłoszone spojrzenie. Dopiero dziś podjął po chwili uzyskaliśmy te informacje. Niezłe, co? I im uśmiechnął się krzywo do mnie. Rodzinna wendetta. Smith milczał patrząc na mnie ciężkim wzrokiem. Przez chwilę czułem w głowie zamęt. O moich rodzinnych sprawach wiedziała tylko Joan, ale chyba to nie ona mnie zawiodła. Skąd więc ulicha? Ten im miał informacje. Smith nie wydawał się zachwycony takim obrotem rzeczy i musiałem się mieć na baczności przed jego reakcjami. Lecz mimo to ogarnęło mnie irracjonalne poczucie bezpieczeństwa. Dopóki tylko Smith nie znał treści moich nocnych rozmów telefonicznych, dopóty czułem się bezpieczny. Wewnętrznie rozluźniłem się nieco podpowiedziałem Ilmowi. Ma Pan rację. Chodziło o rodzaj zemsty rodzinnej. Mówiłem ci przecież, że Maurice, który przywiózł obraz z Polski, nie żyje, wtrącił gwałtownie Smith. Tym lepiej dla niego odparłem chłodno, i tak nie miałby przed sobą długiego życia. Smith chciał coś jeszcze powiedzieć, ale zreflektował się i zamilkł. Może wreszcie dowiem się, jak długo zamierzacie mnie tu trzymać, przejąłem inicjatywę. A skąd wiesz, czy w ogóle stąd wyjdziesz? Zapytał nieprzyjemnym głosem Smith. Jestem tego pewien, wzruszyłem ramionami. Wczoraj jadąc tutaj, powiedziałem kierownikowi naszej wycieczki, że wybieram się właśnie do Hampton Court. Jeśli nie wrócę do dzisiejszego popołudnia, Kurowski będzie alarmował pod niebiosa, bo jest to odpowiedzialny za każdego uczestnika wycieczki i nie może nikogo spuścić z oka dłużej niż na parę godzin a mnie nie ma już całą noc. To był oczywiście wielki blef, bo nikogo o niczym nie informowałem, ale moje słowa i tak były niesprawdzalne w tej chwili, a poza tym zawsze miałem w zanadrzu koronny argument w tej rozgrywce pistolet Joanne. Zapewne blefujesz, Skolimowski nie dał się podejść Smith, ale to nie ma znaczenia. Za godzinę zameldujesz się swojemu kierownikowi i to jeszcze z bardzo ważną sprawą. Mianowicie zrezygnujesz w ogóle z wycieczki, wyjaśnił z pogodną miną. Co takiego? Uniosłem brwi. Nie mieli zamiaru mnie zabić, a przynajmniej nie teraz to był dobry znak. Czekałem jednak na dalsze wyjaśnienia. Smith zrobił to bardzo przystępnie. Mike zaraz odwiezie cię do hotelu. Pójdziesz do kierownika i odwołasz swój dalszy udział w wycieczce. Powiesz? Że miałeś wczoraj wypadek samochodowy, i stąd to twoje zniknięcie bez uprzedzenia na całą noc? Wypadek przerwałem Smithowi. Tak, spójrz w lustro. Zresztą, sama twoja lewa noga starczy za dowód zaniósł się niemiłym śmiechem. A więc, dlatego tak mnie urządziliście spojrzałem na niego ze zrozumieniem. Oczywiście odparł Smith. Nie na darmo Mike przyjrzał się przedtem dokładnie, jak wyglądają średnio ciężkie obrażenia przy wypadkach samochodowych. Spreparował cię jak pokazowy model. Smith wyszczerzył zęby w okrutnym uśmiechu. Znajdowałem się w miłym towarzystwie, nie ma co. Życie i zdrowie ludzkie nie miało dla nich najmniejszej wartości. Gdzieś wśród tych otaczających mnie ludzi znajdował się morderca Nika. Wiedziałem także o zamordowaniu Steve'a, który sprowadził na nich kłopoty. Nie wiedziałem na pewno o wielu innych, którzy także z jakichś powodów zawadzali i zostali uciszeni. Ja, co prawda, jeszcze żyłem, ale wyłącznie dlatego, że byłem im potrzebny. Nie zawahali się za to spreparować, według słów Smitha, na mnie śladów podtrzymujących wersję wypadku. I co dalej? Spytałem, nie kryjąc zainteresowania. Dalej to Kurowski się zgodzi. Dostanie od nas telefon, który go przekona, że wersja o wypadku jest prawdziwa. Ale to nie twoja sprawa, wzruszył ramionami. Ty zademonstrujesz obrażenia i to wszystko. Nasza w tym głowa, żeby twój kierownik nie protestował. No dobrze, przerwałem. Ale po co ta cała szopka? Szok po wypadku, plus obrażenia, jakie odniosłeś, są wystarczającym powodem, żeby zrezygnować z wycieczki i wracać do domu, odparł spokojnie Smith. Do domu? Tak, pojedziesz do Polski. Chcecie, żebym zniknął z waszego terenu? Niezupełnie wtrącił i im pojedziesz do Polski, ale z nami. Nareszcie myślałem już, że w ogóle tego nie usłyszę. Nie należało jednak zdradzać, że jest to rzecz, jakiej przez cały czas oczekiwałem. Zrobiłem więc zaskoczoną minę i zapytałem niepewnie: Po co? Zdziwiłeś się? Co? Zaśmiał się Smith. Dowiesz się niedługo. A teraz trochę cię opatrzymy, żebyś był biały od bandaży, jak na ofiarę wypadku przystało i pojedzie z Mikeem do hotelu. Wszystko to bardzo ładnie i pięknie, ale nie zapytaliście mnie wcale o zgodę, powiedziałem powoli. Nie musimy wyszczerzył zęby w uśmiechu, Smith. Mike potrafi ci to wyperswadować, przekonałeś się już o tym. Mike potrafi mi to wyperswadować w Hampton Court, ale nikt nie będzie mógł mnie zmusić do tego w Londynie odparłem chłodno. Na pewno Smith miał jeszcze jakieś niespodzianki dla mnie w zanadrzu i chciałem od razu wysądować grunt. Ponadto zbyt skwapliwa i pospieszna zgoda na ich plany mogłaby się wydać podejrzana. Należało się spodziewać, że zaraz któryś z nich wyciągnie pistolet i z tym kawałkiem żelaza wepchniętym pod żebra pojadę do Londynu i z powrotem. Nie pomyliłem się. Mike podszedł do mnie wolno i stając tuż nade mną powiedział cicho. Właśnie dlatego, żebyś nie miał żadnych głupich pomysłów w czasie naszej wycieczki do Londynu, pojadę z tobą. Nawiasem mówiąc, dziś rano przestrzelałem swój rewolwer w domu, więc zaczął uważnie oglądać solta, którego nie wypuścił z ręki od czasu, kiedy Smith zdjął mi kajdanki. Przyłożywszy nagłym ruchem rewolwer do mojego policzka, powiedział tonem groźby: Nie próbuj ze mną żadnych sztuczek, skolimowski, bo nie jesteś dla mnie tak cenny, jak dla Andyego. Mógłbym cię niechcący zastrzelić, gdybyś nie chciał wypełniać moich poleceń, a potem dopiero będę się martwił, że Andy da mi za to burę. Więc nie próbuj, zakończył ostrzegawczym tonem. Myślałem. Że to już wszystkie groźby na dzień dzisiejszy, ale okazało się, że Smith był bardziej przewidujący, niż mogłem przypuszczać. Zaczekaj, Mike odezwał się Smith. Ten facet jest dość sprytny. Mógłby cię przychytrzyć w rozmowie z kierownikiem. Skąd wiesz, czy nie znajdzie nagle okazji, żeby porozmawiać z nim na osobności, albo czy w czasie rozmowy przy tobie nie powie po polsku czegoś, czego nie zrozumiesz? Nie warto ryzykować. Mike. Mister Skolimowski głos Smita zabrzmiał nagle podejrzanie uprzejmie nie będzie próbował żadnych sztuczek, co więcej, będzie sam dbał o to, żeby pomyślnie załatwić wszystkie formalności. A to dlaczego? Zapytałem z rozbudzoną nagle czujnością. Bill zwrócił się do stojącego wciąż pod oknem mężczyzny w okularach zrób to o co cię prosiłem? Wezwany wyszedł energicznym krokiem spokoju. W salonie zapanowała atmosfera napiętego oczekiwania. Mike im spoglądali niepewnie na swego szefa, widać oni także nie mieli pojęcia, jaką to niespodziankę szykuje Smith. Był to dla mnie dobry znak. Wśród moich przeciwników nie było jedności i zaufania, nawet w tej krótkiej rozmowie wyszło na jaw że im i Smith nie informują się nawzajem o wszystkich swoich posunięciach. Ten brak ufności pomiędzy nimi był rzeczą mogącą mi się jeszcze przydać. Była to struna, którą zamierzałem szarpać tak długo, aż pęknie. Nasze milczące oczekiwanie przerwało wejście Billa. Stanął w drzwiach, obrzucając wzrokiem wnętrze, po czym na ledwo dostrzegalne skinięcie Smitha usunął się z progu. Do salonu wszedł, a raczej wpadł popchnięty przez stojącego za nim Mika, mój bratanek Adam. Zerwałem się z fotela, ale w tym samym momencie uczułem pod żebrami bolesny ucisk lufy colta. Siedź spokojnie. Zabrzmiał nad moim uchem zimny głos Mika. Marcin. Adam patrzył na mnie uradowany, ale bez zdumienia. Co ci się stało w nogę? Mój spostrzegawczy bratanek od razu zauważył, w jakim stanie się znajduje. Gwałtowne poderwanie się z fotela sprawiło, że przed moimi oczyma pojawiły się wszystkie konstelacje, jakie tylko istnieją. Zapanowałem jednak nad tym i skupiłem swój wzrok na Smithu. Skąd on się tu wziął? spytałem ostrym tonem. Spokojnie, spokojnie odrzekł Smith. To jest nasza asekuracja na wypadek, gdybyś właśnie chciał porozmawiać ukradkiem z kierownikiem wycieczki albo nie wypełniał dokładnie naszych poleceń. Adam zrobił krok do przodu i zwrócił się do mnie pełnym napięcia głosem. Zadzwonili dziś w nocy, żebym natychmiast tu przyjechał, bo jesteś w niebezpieczeństwie i potrzebujesz mojej pomocy. Zanim zdołałem zapytać, kto dzwoni, przerwano połączenie. Bałem się o ciebie, więc poleciałem natychmiast na stację. Ale o tej porze metro nie jeździ, więc musiałbym poczekać ze dwie godziny na pierwszy pociąg. Wyszedłem na ulicę i zacząłem spacerować. Wtedy podjechała taksówka. Wiesz, zaczął mi wyjaśniać nie taka normalna czarna, tylko z tych wszywanych telefonicznie. Przy kierownicy siedział jaskiniowiec, taki jak ten Adam wskazał ręką na Mika który poruszył się niespokojnie i zapytał czy mnie nie podwieść a ja barania głowa zgodziłem się oczywiście jeszcze go poganiałem idiota a temu rzecz jasna to było na rękę zawiózł mnie a jakże elegancko pod sam dom ciągnął z goryczą chłopak i jeszcze drań za kurs force wziął ten drugi Adam wskazał teraz na Billa, wyszedł na spotkanie i powiedział, że kazałeś mi na siebie czekać i sam wszystko wyjaśnisz, kiedy przyjedziesz. Trochę na ciebie czekałem, aż wreszcie zacząłem się denerwować i wtedy. Adam urwał i popatrzył na mnie niepewnie. I wtedy ktoś zaszedł cię od tyłu i rąbnął w głowę, dokończyłem za niego. Skąd wiesz? spytał mnie zaskoczony. Znam ich metody, odparłem krótko. No cóż, ze słów Adama wynikało, że nie tylko ja prowadziłem ożywioną działalność tej nocy. A ty skąd się tutaj wziąłeś? spytał mnie z kolei Adam. Ciebie toż tak zwabili? I o co w ogóle chodzi? Ten neandertalczyk Adam, mówiąc o nieznanym mi kierowcy Smitha, wyraźnie preferował antropologiczne porównania, nie chciał nic powiedzieć. Tylko walił mnie prawym prostym. Oddałbym mu, ale drań trzymał cały czas spluwę w garści i mówił ponuro mój bratanek. No, starczy już tych opowieści, odezwał się nagle Mike. Wypowiedział te słowa po polsku. Jego polszczyzna była co prawda poniżej filologicznych standardów, ale dosyć płynna. Rozmowę z Adamem odbyłem po polsku i przez chwilę miałem nadzieję, że nikt z ludzi Smitha nie rozumie tego języka i będę mógł się porozumiewać bez przeszkód. Smith należał jednak do ludzi, którzy umieją przewidzieć wszystko. Uprowadzenie Adama i obecność Mike'a przy tej prowadzonej po polsku rozmowie były dostatecznymi dowodami, że nie pozostawiał niczego przypadkowi. Wyprowadźcie chłopaka rzucił rozkaz Smith. Mike'owi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Z okrutną gorliwością dźgnął dama lufą rewolweru w plecy i pomagając sobie jeszcze obutą w mocny buciory nogą zmusił chłopaka do wyjścia z pokoju. – No i jak ci się to podoba, Skolimowski? – zapytał mnie Smith z krzywym uśmiechem. – Wcale mi się nie podoba – odrzekłem szczerze. Sam teraz rozumiesz, ciągnął niezrażony moim brakiem entuzjazmu Smith, że w takiej sytuacji nie tylko musisz grzecznie pojechać z Mike'em do hotelu, ale i jeszcze starać się bardzo, żeby nikt nie miał zastrzeżeń co do twojego nagłego wyjazdu. Nie będziesz posłuszny w głosie Smitha brzmiała niemaskowana groźba i po bracie stracisz bratanka. Na samą myśl o tym zaczęło się wszystko we mnie gotować, ale starałem się zachować spokój. Do czego jestem wam potrzebny? Spytałem powoli. Dlaczego chcecie, żebym jechał z wami do Polski? Za dużo chciałbyś wiedzieć, odburknął i im. Już i tak dużo wiesz. Uważam, że trzeba wpakować mu kule w łeb i spokój. I im zwrócił się przynaglającym tonem do smita, rzucając mi jednocześnie wrogie spojrzenie. O nie. I im, nie psuj mojego mistrzowskiego posunięcia, zaoponował Smith. Trzymamy małego Skolimowskiego, żeby dyktować warunki staremu, a jego z kolei. Tu urwał nagle, jakby żałując, że cokolwiek powiedział. Nie bój się, zwrócił się do mnie szczeniakowi, włos nie spadnie z głowy, póki będziesz robił to, co ci powiemy. A jaką mam gwarancję, że nic nie zrobicie Adamowi? kiedy pojadę z wami do Polski. Żadnej odpowiedział Smith bez ogródek. Tym bardziej powinno ci zależeć na tym, żeby nas zadowolić. Przyszłość nie rysowała się zbyt różowo. Panie Marcinie, gdzie pan był? Na miłość boską. Powitał mnie z desperowanym okrzykiem Kurowski. Dlaczego ja zawsze muszę mieć przez pana kłopoty? Najpierw ten nieboszczyk przez którego było tyle zamieszania i nieprzyjemności a teraz pan sam znika nie wiadomo gdzie wykrzykiwał zdenerwowany kierownik mike przysunął się bliżej i dopiero wtedy kurowski go spostrzegł a pan kim jest zapytał ze zdziwieniem miałem wypadek przerwałem mu wypadek kierownik dopiero teraz przyjrzał mi się uważniej Gdyby nie był tak zaaferowany i zaprzątnięty kłopotami, jakich mu niewątpliwie przysporzyłem, zauważyłby od razu mój niecodzienny wygląd. Na twarzy miałem kilka nieregularnych, fioletowiących już śniaków i dwa głębokie skaleczenia potokiem. Moja warga była rozcięta i opuchnięta, a z tyłu głowy, tam gdzie im kasowałem kolejne, oszałamiające mnie uderzenia, wykwitł spory gus. Najbardziej okazale prezentowała się moja grubo obandażowana lewa noga. Przed moim wyjazdem do hotelu, Smith sprowadził Joan, aby opatrzyła mi ranę. Dziewczyna, jakkolwiek wciąż jeszcze wstrząśnięta wczorajszymi wydarzeniami, postępowała dokładnie tak, jak jej poleciłem. Kiedy weszła do pokoju, rzuciła mi spojrzenie księżniczki zajmującej się z religijnego obowiązku dobroczynnością wśród galerników po czym zaczęła spełniać swoje pielęgniarskie czynności z najwyższą obojętnością. W dalszym ciągu spoglądała na ojca niechętnym wzrokiem, ale nie próbowała stawać w mojej obronie, tak jak to zrobiła poprzedniego dnia. Smith patrzył na nią nieufnie, wyraźnie pamiętając gwałtowną deklarację nienawiści do niego. Toteż polecił Mikaelowi nie odstępować mnie na krok podczas opatrywania rany. Słysząc ten rozkaz, rzuciłem mu kratkowe, porozumiewawcze spojrzenie na dziewczynę. Joan pojęła mnie natychmiast. Kiedy tylko Smith z Billem i imem opuścili pokój, mówiąca zazwyczaj łagodnym tonem, dziewczyna zaczęła ostro zwracać się do pilnującego nas Mika. Polecałem mu co chwila przynosić ze znajdującej się w odległej łazience apteczki różne medykamenty, Bandarze, które posłusznie przynosił. Były zbyt wąskie lub zbyt szerokie, nagle okazywało się, że zamiast jodyny potrzebna będzie gencjana, niechcącej wylał się spirytus i trzeba było przynieść nowy jednym słowem Mike kursował z poleceniami jak autobus. Piętrowy zresztą, jeżeli wziąć pod uwagę gabaryty goryla. W chwilach, kiedy mój cerber był nieobecny, mogliśmy zamienić kilka słów. Pospiesznie zreferowałem Joan moją poranną rozmowę ze Smithem, prosząc ją jednocześnie, by zorientowała się w możliwościach przekazania Adamowi wiadomości ode mnie. Pod nieobecność Mika udało mi się także napisać kilka słów, które chciałem przy nadarzającej się okazji przekazać Robsonowi. Konieczność donoszenia przez Mikę, a coraz to nowych opatrunków, miała to jeszcze zaletę, że Joan mogła bardzo starannie mnie opatrzyć kiedy skończyła, a środki uśmierzające ból zaczęły działać. Poczułem się przynajmniej w porównaniu z moimi poprzednimi doznaniami jak młody bóg. W takim też stanie zjawiłem się przed obliczem Kurowskiego. Ten jednak miał chyba odmienne zdanie na ten temat, bo kiedy przyjrzał mi się dokładniej, zrobił przerażoną minę i zawołał: A to co znowu? Był pan w szpitalu, czy co? Co to za wypadek? Zadawał mi chaotyczne pytania. Inicjatywę przejął Mikę. Przedstawił się Kurowskiemu jako mój serdeczny przyjaciel z dawnych lat. Mister Skolimowski miał wczoraj wypadek na szosie wylotowej na północ od Londynu. Był tam duży karambol około dwudziestu samochodów tłumaczył spokojnie. Napisali o tym nawet w dzisiejszych gazetach. Przypadkiem znalazłem się w pobliżu i brałem udział w ratowaniu poranionych. Samarytanin, psia krew. Gdyby ten słuchający w zadziwieniu kurowskim mógł wiedzieć, że mój rzekomy przyjaciel potrafi raczej przysparzać rannych temu światu niż ich ratować. Mike ciągnął dalej bez mrugnięcia okiem. Między lżej rannymi zobaczyłem mister Skolimowskiego. Jako cudzoziemcowi byłoby mu na pewno trudno poradzić sobie w niezwykłej i trochę niemiłej sytuacji. Całe szczęście więc, że się spotkaliśmy. Oczywiście, zaraz zająłem się przyjacielem. Mikę uśmiechnął się życzliwie w moim kierunku. A więc samarytańska działalność miała objąć także i mnie. Coraz lepiej. Zawiozłem Mister Skolimowskiego na opatrunek. A teraz przyjechałem tutaj gdyż prosił mnie o pomoc w pewnej sprawie. Teraz była kolej na moją kwestię w ułożonej przez Smitharoli. Chciałbym zrezygnować z tej wycieczki, panie Kurowski, zacząłem stanowczym tonem. Ależ dlaczego? wykrzyknął zaskoczony kierownik. Nie czuję się zbyt dobrze po wypadku. Wie pan, szok i tak dalej. Zresztą nie mógłbym niczego zwiedzać bo stan mojej nogi nie pozwala na zbyt intensywne chodzenie, tłumaczyłem. Poza tym wycieczka i tak kończy się za kilka dni, więc niewiele stracę. No tak, ale formalności. Spojrzał na mnie zupełnie zdezorientowany. Przecież bilet powrotny ma pan zbiorowy, trzeba to też załatwić z władzami. W tym momencie podeszła do kierownika recepcjonistka. Telefon do pana. Już idę. Przepraszam na chwilę. Kurowski pospiesznie wyszedł z pokoju. Gdy zamknęły się za nim drzwi, Mikę syknął cicho. Tylko pamiętaj, bez żadnych sztuczek, Skolimowski. Wzruszyłem ramionami i zapaliłem papierosa. Kurowski wrócił po pięciu minutach. Miałem właśnie interwencję w pańskiej sprawie spojrzał na mnie zafrasowany. Żeby panu nie utrudniać i tak dalej. Ale. No przecież to drobiazg, wtrącił bagatelizująco Mikę. O ten zbiorowy bilet proszę się nie martwić. Po prostu będzie miał pan jedno miejsce niewykorzystane. Ja pomogę Mister Skolimowskiemu załatwić bilet na indywidualny powrót. Chyba w ogóle pojedziemy razem do Polski, prawda? Mikę spojrzał na mnie przynaglającym wzrokiem. Tak, oczywiście. Panie Kurowski, proszę się mną nie kłopotać. Poradzę sobie, podtrzymałem wersję Mika. Kurowski załamał się wreszcie pod ciężarem argumentów. Co prawda, chyba po raz pierwszy w swojej pracy spotkał się z facetem, który dobrowolnie rezygnuje z tak atrakcyjnej wycieczki, ale cóż mógł na to poradzić? Zresztą to była ostatecznie moja strata że nie zobaczę Tower, trzech innych muzeów, zmiany warty przed Pałacem Buckingham, przedstawienia Jezus Christ Superstar, na które już były zamówione bilety i wielu jeszcze innych atrakcji, opłaconych i przewidzianych programem. Poza tym byłem tak niesubordynowanym i kłopotliwym uczestnikiem wycieczki, że właściwie może to i lepiej, że rezygnowałem z dalszego udziału. Te wszystkie rozterki można było wyczytać na twarzy Kurowskiego jak w książce. Wreszcie, zdesperowany, machnął na mnie ręką i zajął się formalnościami. Podpisałem niezliczoną ilość różnych dokumentów, w których zrzekałem się dalszego udziału w wycieczce. Nie rościłem pretensji do miejsca w samolocie. Nie rościłem żadnych pretensji do biura turystycznego. W ogóle nie. Podpisywanie i wypełnianie stosów najróżniejszych druczków trwało prawie godzinę. Widziałem, jak Mikel niecierpliwie spogląda na wyciągającego coraz to nowe papiery kurowskiego, ale nie zaprotestował ani słowem. Wprost przeciwnie. Udzielał zafrazowanemu kierownikowi różnych rad na temat formalności, jakich należało dopełnić. Wreszcie. Kiedy przed Kurowskim wyrósł cały stos papierów i otrzymał moje solenne zapewnienie, że jestem zadowolony z wycieczki i nie będę zgłaszał żadnych pretensji, kierownik, aczkolwiek niechętnie, zrezygnował z jednego uczestnika swojej grupy. Udało mi się też przypomnieć wciąż jeszcze wytrąconemu z równowagi niespodziewanymi komplikacjami Kurowskiemu, że ma całą gromadę innych wycieczkowiczów wymagających jego opieki i uwagi. Przynaglony tym kierownik pognał do swoich obowiązków, a my poszliśmy do mnie, na górę. Spakowałem, pod czujnym okiem Mikea swoje rzeczy. Mój anioł stróż, jeżeli oczywiście faceta z coltem pod pachą i bogatą przestępczą przeszłością można nazwać aniołem, popatrywał co chwila z niecierpliwością to na zegarek, to na mnie. Właśnie kończyłem zapinać paski podróżnej torby, gdy nagle rozległo się mocne i zdecydowane pukanie do drzwi. Znieruchomieliśmy obydwaj, ja pochylony nad torbą, Mikę w kącie pokoju. Kiedy pukanie się powtórzyło, Mike stanął błyskawicznie za drzwiami, z prawą ręką pod marynarką i gestem nakazał mi otworzenie drzwi. Czyżby Kurowski zmienił zdanie i nie chciał jednak zgodzić się na mój wyjazd? A może Joan nie pomna moich zaleceń. Wezwała policję do Hampton Court i teraz przybyli, by aresztować Mike'a. W obu wypadkach, sądząc po niedwuznacznym geście mojego strażnika, który trzymał teraz rękę na spuście pistoletu, skutki mogły być fatalne. Podszedłem powoli do drzwi i ostrożnie zacząłem je otwierać. Pchnięte energicznie od zewnątrz odskoczyły, otwierając się na całą szerokość. W progu stanęła Monika Rawska. Co się z tobą działo? Gdzie jest Adam? Kurowski powiedział, że wracasz dziś do Polski. Dlaczego? Wydyszała wszystko jednym tchem dziewczyna. Z za drzwi wyszedł Mikę. Dziewczyna obróciła się w jego kierunku i rzuciwszy na niego przelotnie okiem. Spojrzała na mnie z przestraszoną miną. Co tu się stało? Kto to jest? Przez chwilę odczuwałem nieprzypartą ochotę, by wzruszyć ramionami. Jak przekazać zasypującej mnie pytaniami dziewczynie nie tylko bajeczkę Smitha o wypadku, ale i to, co ja sam chciałem jej ukradkowo powiedzieć i co więcej, polecić do wykonania. Beznadziejnego, moim zdaniem zadania wytłumaczenia zaniepokojonej dziewczynie, że wszystko jest w porządku, podjął się Mike. Znów wystąpił jako mój przyjaciel. Zaczynałem już wzdrygać się na sam dźwięk tego słowa i opowiedział jej o moim rzekomym wypadku i uporze, z jakim ciągnąłem natychmiast do kraju. Monika wysłuchała tego wszystkiego spokojnie i nie przerywając, ale na koniec zwróciła się do mnie z niepokojem w oczach. No dobrze, ale gdzie jest Adam? Umówiliśmy się na dzisiaj rano, a on nie przyszedł. Nie ma go także w domu. Adam musiał wyjechać na kilka dni, powiedziałem bagatelizującym tonem. Ależ nic mi o tym nie mówił wczoraj. Poza tym zadzwoniłby przed wyjazdem, żeby odwołać dzisiejsze spotkanie, upierała się Monika. We wzroku Mikea wyczytałem zdenerwowanie. Upór zakochanej dziewczyny w dociekaniu prawdy zaczął poważnie zagrażać planom Smitha. Adam wyjechał do Szkocji na parę dni komponowałem na prędce w miarę wiarygodną historyjkę. Mamy tam rodzinę, dla której przywiozłem tutaj pewne bardzo ważne i pilne dokumenty. Miałem to sam dziś zawieść, ale przez ten wypadek wszystko się pokręciło. Poprosiłem więc Adama, żeby mnie zastąpił, tym bardziej że i tak prędzej czy później powinien tej rodzinie złożyć wizytę. Ale Adam rzeczywiście nie mógł cię o tym zawiadomić, bo wyjechał nocnym pociągiem. Jak widzisz, to zupełnie prozaiczna sprawa. Uśmiechnąłem się do niej uspokajająco i nie ma powodu do niepokoju. Adam wróci za kilka dni i sam przeprosi za ten wyjazd bez uprzedzenia. Zauważyłem we wzroku Mikea zamiast dotychczasowego napięcia coś jakby uznanie. Jak dotąd skwapliwie i nadgorliwie wręcz podtrzymywałem wersję o wypadku i wykazałem Mikeowi, że mam zamiar ze względu na bezpieczeństwo Adama być posłuszny żądaniom Smitha. Zarówno w rozmowie z Kurowskim, jak i z Moniką mógłbym w jakiś sposób dać znać, że działam pod przymusem i wtedy plany Smitha wzięłyby w łeb. Byłem jednak posłuszny aż do obrzydliwości i w ten sposób przekonałem Mika, że jestem bezwolnym narzędziem w jego ręku. Odprężył się trochę i nie strzegł każdego mojego poruszenia tak uważnie i podejrzliwie. To właśnie chciałem wykorzystać. Monika stała patrząc na mnie, niepewna jak przyjąć usłyszaną wiadomość. Postawiłem spakowaną torbę przy drzwiach i zwróciłem się głośno do dziewczyny. No, Moniko, muszę już jechać na lotnisko. Adam sam się do ciebie zgłosi za kilka dni, nic się nie martw. Gdyby nie to, że to była ważna sprawa, nie wysyłałbym twojego chłopaka tak niespodziewanie. Myślę, że jeszcze zobaczymy się w Polsce po twoim powrocie. Wpadnijcie kiedyś do mnie z Adamem, uśmiechnąłem się do niej przyjaźnie. Bardzo cię polubiłem przez te kilka dni. Daj no. Niech cię ucałuję na pożegnanie. Objąłem mocno zaskoczoną dziewczynę. Z tyłu usłyszałem trzask zapałki. Mike zajęty był właśnie zapalaniem papierosa. Zbliżyłem usta do ucha moniki i wyszeptałem: Nic nie mów. Ten facet trzyma mnie pod bronią. Jednocześnie wsunąłem jej w dłoń ciasno zwiniętą kartkę, przygotowaną w czasie, gdy Joan mnie opatrywała. Teraz wszystko zależało od refleksu i inteligencji Moniki. Miałem nadzieję, że dziewczyna powstrzyma się od okrzyków zdumienia i przerażenia, nie mówiąc już o gwałtowniejszych reakcjach, do których, jak zauważyłem, była całkowicie zdolna. Monika przeszła samą siebie. Poczułem, jak jej palce zaciskają się mocno wokół kartki, a ona sama puszcza w moim kierunku ledwo dostrzegalne porozumiewawcze oko. Do widzenia, Marcin, zabrzmiał jej dźwięczny głos Oczywiście, że odwiedzimy cię w Warszawie Ja też cię bardzo polubiłam. Odsunęliśmy się od siebie. Mike znów nas bacznie obserwował, ale jedyne co mógł zobaczyć, to całkowicie normalną scenę pożegnania dwojga znajomych. Być może, gdyby przyjrzał się uważniej. Zobaczyłby nagłą bladość i starannie maskowane napięcie malujące się na twarzy dziewczyny. Monika musiała być jednak tego świadoma, bo niespodziewanie odwróciła się do drzwi i dopiero od progu rzuciła Mikeowi do widzenia. Zamykając drzwi, bystra dziewczyna wykorzystała fakt, że osłonięta nimi przez chwilę znajdowała się w zasięgu tylko mojego wzroku i przesłała mi uniwersalny znak życzący powodzenia kciuku niesiony w górę.